o zasadach, nie tylko moralnych. Chcę wam powiedzieć, że człowiek, szczególnie dojrzały, dorosły człowiek, ma zasady. I to niekoniecznie moralne, ale ma zasady, według których się kieruje. Całe życie się według nich kierował i doszedł do tego, co w danym momencie już sobą reprezentuje. I taki człowiek, który ma kręgosłup moralny, który ma zasady, bardzo często w dojrzałym wieku dochodzi do wniosku, że oprócz tych zasad i doświadczenia chciałby mieć jeszcze pieniądze i decyduje się na założenie i rozwinięcie firmy. A ponieważ jest człowiekiem dojrzałym, komar ma zasady, to zgodnie z tymi zasadami postanawia stworzyć nową, wyjątkową firmę. I okazuje się bardzo często, że po krótkim czasie dostrzega, że ta firma, mimo tego, że ją świetnie zaplanował, że ją świetnie rozwinął, mimo tego, że przygotował się do tego, to jednak ta firma nie przynosi mu tych oczekiwanych efektów, tych zysków, ani tych klientów. A ma on przecież zasady, że będzie pracował z ludźmi, którzy docenią jego umiejętności, możliwości, doświadczenie i docenią jego produkt. I tu się okazuje, że zasady, które posiada, ograniczają nie tylko rozwój firmy, ale także rozwój danego człowieka. I kochani, jest to tylko czysta teoria, ale na pewno jedna z osób, która mnie ogląda, wie, dlaczego to dotyczy jej właśnie. To znaczy, żeby teraz reszta się domyśliła, o co chodzi. Nasze zasady, którymi my się kierujemy, wcale nam nie pomagają w życiu. Te zasady nas ograniczają bardzo często, również przed tym, żeby osiągnąć sukces. I takie zasady mogą nas również ograniczać przed poderwaniem właściwej dziewczyny. Przepięknej na dodatek, przepięknej.